Zastanawiałem się, czy to jakiś błąd. Przeprowadziliśmy diagnostykę i ponownie uruchomiliśmy sprzęt. Okazało się, że źródło sygnału jest silniejsze. Obiekty przemieszczają się w różnych kierunkach, zmieniając prędkość i zaprzeczając prawom fizyki. Bardzo mnie zaniepokoiły. Poleciłem wysłanie myśliwców i przechwycenie jednego z obiektów. W powietrzu był akurat komandor porucznik Fravor. Był jednym z najlepszych pilotów w marynarce. Poleciłem, by przechwycił jeden z obiektów. Kiedy się do niego zbliżył, zaczął meldować. Spójrz. Obraca się. Piloci opisują go jako biały, 12-metrowy obiekt w kształcie tiktaka. W niespełna sekundę opadł z 12 kilometrów i zatrzymał się tuż nad wodą. Pilot uznał, że należy mu się przyjrzeć. Zostawił skrzydłowego i obniżył lot. Wtedy to coś go zauważyło. Nagle zniknęło. To było upokarzające doświadczenie. Byliśmy świetnie wyszkoleni i doświadczeni, a te obiekty zakpiły z nas. Gdyby byli wrogo nastawieni, nic by nie zdziałał. Interesowały ich wasze manewry? Mogę jedynie spekulować, ale sądzę, że były tam od dawna. Powiem więcej. Dopiero ulepszenia okrętu pozwoliły nam je dostrzec. Mam nagranie. To ono. Co to było? O, rety. Co to jest? Leci jego śladem, nie zmieniając wysokości. Widzisz to? Obraca się. I znika. Odlatuje, jak w Star Treku. Czy na podstawie obrazu z radaru i nagranego materiału jesteśmy w stanie ocenić, z jaką poruszał się prędkością? Obliczyli to. Okazało się, że widoczny obiekt poruszał się z prędkością 38 000 km/h.